Hej czołem, witam serdecznie, jestem Arkadiusz, to jest Hearthstone, wracamy. Dziś druid oparty na gwałtownych wzrostach, czyli taki ramp druid swego rodzaju. Będziemy starali się odskoczyć z kryształami od przeciwnika i zjechać z jego życiem do zera. Po kolei więc, jak ten tekst się przedstawia, orzeźwienie dwukrotnie, otrzymujemy dwa kryształy many w tej turze, nefrytowy idol dwukrotnie, wybierz jedno, przyzwij nefrytowego golema lub wtasuj trzy kopie tej karty do twojej talii. Zimne łuski, daj przyjaznemu stronnikowi +1/+1, otrzymujesz pancerz równy atakowi tego stronnika. Znak lotosu, daj twoim stronnikom +1/+1, gramy jednokrotnie. Poprzednie karty wymienione dwukrotnie, znak lotosu jednokrotnie, gniew jednokrotnie, wybierz jedno, zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi lub zadaj 1 punkt obrażeń stronnikowi i dobierz kartę. Gwałtowny wzrost dwukrotnie, który daje nam pusty kryształ many, zbieracz łupów jednokrotnie, agonia dobiera kartę, dziki szał, wybierz jedno, daj twojemu bohaterowi +4 do ataku w tej turze lub otrzymujesz 8 punktów pancerza. Nefrytowy punkt, dwukrotnie przyzwij nefrytowego golema, otrzymujesz pusty kryształ many. Pełzający w smole, prowokacja, ma +2 do ataku podczas tury przeciwnika. Fandral jelenio rogi. Twoje karty z wybierz jedną mają oba efekty. To jest całkiem silna karta, dlatego jest legendą i dlatego gramy ją jednokrotnie. Dwukrotnie nefrytowy duch, przyzwij nefrytowego golema, zamaszysty cios dwukrotnie, zadaj 4 punkty obrażeń wrogowi, 1 punkt obrażeń wszystkim pozostałym wrogom. Nasycenie dwukrotnie, wybierz jedną, otrzymujesz 2 kryształy many lub dobierz 3 karty. Aja, czarny pazur, jednokrotnie jako legenda. Okrzyk bojowy i agonia, przyzwij nefrytowego golema. Licytator z gadżet tronu dwukrotnie, dobierz kartę za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie. Nefrytowy behemot dwukrotnie, prowokacja plus okrzyk bojowi, przyzwij golema nefrytowego, naturalnie. Pierwotny smokowiec, zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim pozostałym stronnikom, plus do tego prowokacja i dodatkowo w bonusie trzecia legenda, całkiem drogi deck. Scenariusz, oczywiście wybierz jedno, daj wszystkim twoim pozostałym stronnikom +2/+2 lub przyzwij 2 drzewce 2/2 z prowokacją. Tak wydaje się być solidne. Zobaczymy, ten tutaj cały fandral się powinien dobrze sprawdzać z wszystkimi kartami, które tutaj mają podwójny efekt działania. Ale to wszystko jest w teorii. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w praktyce na stole. Liczę, że można to sobie spokojnie ogarnąć. Ten licytator z gadżetronu to jest też taki deck kombinowany w sumie właśnie na tych kartach, które mają podwójne działanie, plus ten fandral. Cały, plus dodatkowo właśnie licytator, plus dodatkowo jeszcze te nefryty, to jest całkiem okej opcja. 2-2-2, niech zostanie ta ręka, nie będziemy kombinować, mamy gwałtowny wzrost, mamy zbieracza łupów i gniew. Na start jest okej. Będziemy starali się odbić od Malfuriona zresztą, gorszy mirror match. To jest jakiś chochlik w ogóle z jakimś skarbem, który cieknie, biegnie, ucieka, goni. Trudno wiedzieć, co robi. Też jest jakiś w ogóle, nie wiem, co to jest. Centaur. Dobra, no i nefryty oczywiście tutaj też wchodzą w grę. Właśnie mamy tą Aję, mamy tutaj nefrytowe behemoty. Mamy również karty, które nam będą przyzywać nefryty. Oho. Moneta i gwałtowny wzrost. No zobaczymy, kto się szybciej odbije. Też sobie polecimy gwałtowny wzrost. Zawsze będziemy jeden do przodu. Co będziemy mogli zagrać dalej? On tutaj sobie leci w pełzającego w smole. Możemy sobie go zciachnąć tym, kurczę, bonusem. Tak to zrobimy w następnej turze. Zniszczymy go. Zobaczymy, co przywoła. Może coś przywoła za jeden, to by nam ułatwiło zadanie. Niestety niekoniecznie. I kruk. Scenariusz, okej. No dobra, niszczymy tego gościa.
spróbujemy w następnej duży użyć sobie gniewu, naszej umiejętności, dodatkowo jeszcze wystawimy zbieracza łupów. Jeżeli oczywiście może być opcja tego typu, że coś tutaj będzie bufowane z tych dwóch kart. Możemy również zagrać nefrytowego behemota. Chyba tak zrobimy, on tutaj się teraz sprowokował. Niech się rozbije on behemota, chociaż też pewnie użyje zamaszystego ciosu. Zobaczymy. No i oczywiście mamy tutaj pierwszego nefrytowego golema. Siła 1. Zdrowie 1. Dobra, to jest niezłe. Teraz możemy sobie... Możemy go sobie zbufować. Zniszmy tego gościa. Pobierzmy sobie jedną kartę. Gwałtowny wzrost. Niech będzie. Zajumam to sobie, dobra? No. Tutaj idealna sytuacja na zamaszysty cios oczywiście. Tak, gramy na podobnym deku. Powiedziałbym nawet, że na tym samym prawdopodobnie. Albo na bardzo podobnym. Okej, mamy Aję. Możemy sobie zagrać tego pana. Zobaczmy, co nam się dobierze. Dziki szał. Dobra, jedziemy. To jest mocna karta, kurczę. Grałbym dwie sztuki, ale niestety pierwotnego smokowca posiadam tylko jednego. No dobra, to jest całkiem spoko opcja. Możemy teraz sobie pyknąć na przykład Aję. Golemy to najlepsi przyjaciele każdej kobiety. Możemy dodatkowo zbufować tego pana. Co, zaatakować 4-5 byśmy mieli, tak? Nie, zostawmy sobie lepiej pancerz może. Pancerz się przyda. Tutaj nas nie rozbije. Musiałby dwoma zaatakować, wtedy zginiemy. To ale w razie czego mamy Aję, która przyzwie nam jeszcze jednego nefrytowego golema. 3-3 już będzie, także nie jest źle. Co robimy? Dobieramy karty. Może ten cały Feudal dojdzie. Feudal, czy jak tam? No nie, jest licytator z Gadżetronu. W takim razie, żebyśmy mogli go sobie troszeczkę przyblokować, zagramy sobie Cenariusa. Niechaj przemówi do mnie Bóg. Tak, musimy koniecznie tutaj dociągnąć sobie kilka kart, bo nie mamy żadnej możliwości ruchu. Bardzo dobrze. Drzewo świata się odrodzi. O, idealnie. Dobierzmy sobie jeszcze kart kilka. Przyzwiemy sobie golema. Zniszczymy tego gościa. Tu oczywiście głównym celem stanie się Fendral, jakby nie patrzeć. Co my tu mamy? Pełzającego w smole i licytatora z Gadżetronu.
ciekawa historia. Teraz będzie problem, żeby się przez tego gościa przebić. Dosyć konkretny to będzie problem. Nikt nie pobije. Ale musimy podjąć jakieś działania. Teraz tego trzeba się pozbyć. Hehehe. Jest cały czas coś, cały czas coś. Wstrzymamy się na razie z bólem. Czy jestem w stanie gościa ogarnąć? No niewątpliwie jestem. On będzie musiał wcześniej czy później nas tutaj zaatakować. Mamy teraz możliwość przebicia się przez niego tymi golemami całymi. Same legendy też klient gra. Okej, no próbujemy się przebijać, no co, nic innego nie zostało. Robi. Jeśli w tej talii nie ma duplikatów, następne zaklęcie, jakie rzucisz w tej turze, kosztuje 0. Rzucił jakieś zaklęcie? Chyba nie. Dobrze by było, żeby coś z prowokacją się pojawiło. No i bardzo dobrze. Jeszcze mamy licytatora, jeszcze mamy kilka kart, które będziemy mogli powielić. No zobaczmy, jak on to rozegra. Zamaszysty cios. No i tutaj widzę, będzie ciężko. Dobierzmy sobie kilka kart. Zamaszysty cios, ok. Licytator, ok. Jakby to tutaj dobrze rozegrać. Zróbmy w ten sposób. Zostawimy sobie to do następnej tury. Spróbujemy następnej turze tutaj pyknąć sobie to wszystko. Dobierze nam tu 3 karty i cię wykrwawimy. 10 ataku. Napij się ze mną. To akurat jest drobiazg. Robimy sobie taki bonus. Nikt nie pobije moich cen. Wrzućmy sobie te 3 nefrytowe idole. Już prawie nie mam kart. Oczywiście po raz kolejny wrzućmy sobie je do talii. Może sobie dobierzmy jeszcze tutaj bonusik. Gotowe. No zobaczmy. Przebije się. 9 życia. Jeżeli tutaj nic nie wymyśli, to jesteśmy w domu. Okej. Zbieracz łupów akurat nas nie wzrusza. Tutaj będzie się starał przebić przez naszego pełzającego w smole. No nie. Tutaj raczej nic już nie wymyśli.
Oddaję. Okej, okay, czyli całkiem wyrównany pojedynek. Deki były podobne. Tyle, że on grał sobie tego kurczę drzewca całego, a my graliśmy scenariusza, który jednak okazał być się tutaj bardziej na miejscu. Okej, okay, jedziemy kolejny meczyk. To może być długa sesja. 15 minut jeden mecz. Sporo. Zbieram sobie gold do następnego dodatku. Zobaczymy, ile uda mi się uzbierać. Mam 555. Mam jeszcze masę czasu. Mają wyjść 3 te dodatki, czyli co 4 miesiące jeden. Niedawno pojawiło się Angoro, zwał jak zwał, wiemy o co chodzi. Dobra, niestety Garrosh. Pytanie, czy to jest Garrosh na zadaniu i na prowokacjach. Może być problem, żeby się przebić przez niego. Oczywiście nie musi to być ten Garrosh, ale może to być ten Garrosh. Nie ułatwia chłopak, nie ułatwia. No co, jedziemy 3, 4, 5. To by było dobre, jeżeli by przetrwał oczywiście ten cały Fandrel. Ta niewiasta akurat jest ok. Nie wzrusza mnie w ogóle. Zobaczmy. Nawet jeżeli zagrałby broń jakąś, myślę, że on się tu będzie na początku koncentrował na prowokacjach. Tak myślałem. Polecimy sobie Fandrela i pojedziemy sobie z nefrytowym idolem. To nam przyzwie jeszcze dodatkowo bonusik. Ewentualnie zrobić tak. Drzewo świata się odrodzi. Ewentualnie mogłem zagrać te zimne łuski. Ale tutaj ma tylko 2 ataku. Chyba, że dociągnie teraz broń i go zniszczy po prostu. Może nie trafił żadnej broni. Blok tarczą. Okej. Tu trzeba działać szybko i zdecydowanie. Nie ma co czekać, bo on się później zastawi tymi prowokacjami. Po prostu możliwości przebicia się przez jego pancerz będą żadne. Tu jeszcze ma dodatkowo ten bonusik. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Oczywiście wrzućmy sobie Golema. Dobra, niszczymy to. Pewnie uderzy na starszą za 8 punktów. Ta karta lubi być w posiadaniu właśnie Garroshy. Nie, będzie się bufował mocno na pancerzu. Ale spoko, on ma tutaj 6, my już mamy dyszkę. Ciągnie nam gościa, okej, okay, z prowokacją, całe szczęście. Więc dłużej nas zawodnik tutaj przetrwa. Cały czas oczywiście przywołujemy dodatkowe jednostki. Bufujemy. Przyzywamy kolejnego golema. Zniszczymy gościa? Tak, zniszczmy go. Wyprztykaliśmy się mocno z kart. Nie wiem, czy to był dobry ruch, mimo że jesteśmy mocno z przodu. Faktycznie ramp druid. A jednak coś mi mówi, że tutaj będzie problem, żeby się przebić. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Płatność za łuka. Redukujemy mu ten pancerz. No jest szansa go ograć. Thank you.
Ile my tu mamy w ogóle? 10, 12. Co teraz? 18. I co, będzie młyn? Nie. Dobrze. Dobra, rozbijamy gościa. Trzymamy się z tym, może dojdzie licytator z gadżetroną. Tutaj jeszcze coś może wykombinować za chwilę, żeby wyczyścić stół. Bójką na przykład. Żadna się jeszcze nie pojawiła. I zostanie niewątpliwie jednostka, na przykład nefrytowy duch, który ma jeden czy tam dwa tego ataku. Nie, jednak powinniśmy to spokojnie ugrać. Scenariusz jeszcze doszedł, ok. W takim razie... Zróbmy sobie miejsce. Na scenariusza. Ktoś nie wlugawił się w pradawną ziemię. Okej, udało się ogarnąć. O dziwo. Garosza na zadaniu. No jestem w szoku. Dobra, zagrajmy sobie ranking oczywiście. Zobaczymy, kogo teraz nam dobierze. Dobrze byłoby powalczyć z kimś innym niż Garosz na pewno. Uwaga. Okej, mirror match. Malfurion kontra Malfurion. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to był podobny deck, tak jak w pierwszej grze. Chrońmy naturę. Dobra, co mamy? Mamy nasycenie, mamy zamaszysty cios. Zostawmy sobie tego newrytowego ducha tylko. Jest podniesienie, gwałtowny wzrost, orzeźwienie i gniew, ok. Coś na bestiach widzę. Można by było w sumie pyknąć sobie może od razu... Nefrytowego ducha. Nie, zróbmy sobie najpierw gwałtowny wzrost. W następnej turze sobie pykniemy orzeźwienie i dopiero wtedy nefrytowego ducha. Ewentualnie. Jakiś murlok się pojawia znikąd. Jakiś bufik. Ciekawe. Dobra, trzeba by mało się pozbywać tych zawodników. Ma 6 na stole, kurczę, no nie jest dobrze. To jeszcze zobaczymy, co tutaj dobrał. Myślę, że będzie używał umiejętności. No jestem zaskoczony tutaj, to jest też jakiś taki deck ciekawy. Nie jestem w stanie się przez to przebić prawdopodobnie. Tak, jakiś w ogóle druid na murlokach. Nie widziałem, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. By tutaj się przydało. Zamaszysty cios by był dobrą opcją. Ja tutaj chyba się nie odwinę, bo przecież tutaj to, co zrobił ten człowiek, to jest jakieś nieporozumienie. Oczywiście tym zaatakuje tu. No i tutaj wbija za wszystko. Jeszcze mu się dobrze te murloki ułożyły wszystkie. GG. Okej, ale ten druid nie jest zły. Można sobie tym pograć.
Tu akurat ten deck mi nie poszedł, to spotkanie. Właściwie nie byłem w stanie się nawet, że tak powiem, wychylić poza linię dzielącą stół na pół. Okej, ja jestem oczywiście Arkadiusz, to jest Hearthstone. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając oczywiście znak w prawym dolnym rogu, znak kanału, ewentualnie dzwonek gdzieś tam tutaj na stronie. Druid, całkiem spoko. Można go oczywiście ulepszyć, ugorszyć, jeżeli tak, to śmiało i odważnie pisz w komentarzu, jeżeli będę posiadał kartę, aby to upgrade'ować, niewątpliwie tak zrobię. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas i do wkrótce, na razie, cześć.